Piła wkrótce od wojska otrzyma w darowiźnie dwie drogi, a właściwie działki. W sumie to około 3 hektarów gruntów. Wkrótce ma się odbyć ich oficjalne przekazanie. Chodzi o ulicę Lotniczą i Kołobrzeską. Obie niedawno wyremontowało na własny koszt miasto. Nowa jezdnia, chodniki, a nawet ścieżka rowerowa do Uniwersytetu Adama Mickiewicza. To wszystko zrobiła Piła, choć nie na własnym terenie. To jest to taki program, który wdrożyliśmy 4 lata temu, porządkowania stajni Augiasza, bo tak naprawdę bardzo wiele działek ma nieuregulowany status. Takich ulic w Pile jest bardzo dużo. To pozostałość po wojskowej przeszłości tego miasta. Agencja Mienia Wojskowego, wyprzedając budynki, sprzedawała je wraz z kawałkiem drogi. Dlatego niektóre ulice mają kilku właścicieli. Tak jest choćby w rejonie ulicy Andersa. Są one w opłakanym stanie i nic nie da się z tym zrobić. Chyba że właściciele przekażą je miastu w darowiźnie. Tak jak to się stało właśnie w przypadku ulicy Lotniczej i Kołobrzeskiej. Ta własność cały czas była w rękach wojska. Na dłuższą metę są to bardzo niezdrowe stosunki własnościowe i chyba najtrudniejszym elementem było przekonanie wszystkich, że powinni nam to przekazać w formie darowizny. To jest jednak bardzo duży majątek. Miasto też oddaje swoje tereny za darmo. Tak będzie w przypadku placu za sądem. Formalnie teren należy do miasta. Teraz Piła odda go do Skarbu Państwa, czyli na rzecz starosty, a ten przekaże sądowi. Te uzgodnienia także trwały latami. Grunty gminne przewidziane do zamiany położone są w sąsiedztwie naszego sądu rejonowego w Pile. Przeznaczone są pod parking. Czyli tak de facto przeznaczenie tego terenu mówi samo za siebie. W przyszłości powstanie tam parking, który obsłuży nam budynek sądu. Natomiast działki Skarbu Państwa przeznaczone do zamiany położone są w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego. Dzięki tej zamianie Piła będzie mogła wybudować dalej ulicę Kazimierza Wielkiego aż do połączenia z Aleją Niepodległości. Jest to droga strategiczna dla osiedla Zielona Dolina. Natomiast ta działka za sądem wreszcie zamieni się w parking. Sąd ma bowiem zarezerwowane pieniądze na ten cel. Czekano tylko na uregulowanie kwestii własnościowych, a parking jest tu niezwykle potrzebny. Sądni, że nie ma gdzie zaparkować. Wyjątkowe szczęście, tak. Zazwyczaj nie ma miejsca, nie? I jak sobie wtedy kierowcy radzą? O Jezu, stawiają, tak tutaj zestawione wszystko jest, nie? Przeważnie. Po drugiej stronie są znaki, zakaz zatrzymywania i postoju, ale i tak wszyscy tutaj stoją. Wszystko wskazuje więc na to, że teren wykorzystywany dotąd jako boisko szkolne wkrótce zamieni się w praktyczny parking. I problemy z postojem przed sądem wreszcie się skończą. Agnieszka Kledzik, Telewizja Asta.